Witamy na finale drugiego dnia czwartej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Eurosong 2012. Szanowni Państwo, wczoraj, jak Państwo z pewnością pamiętacie, tutaj w murach Centrum Konferencyjnego Karwan, dzięki gościnności Muzeum Zamkowego, byliśmy świadkami przesłuchań ponad 30 uczestników z całej Polski właśnie w czwartej edycji tego naszego fantastycznego miejskiego festiwalu, który już na stałe wpisał się do kalendarza imprez w Malborku. A to wszystko oczywiście za sprawą Młodzieżowej Rady Miasta Malborka, która jest od 4 lat organizatorem tego przedsięwzięcia. Myślę, że właśnie dla nich należą się teraz gromkie brawa. Szanowni Państwo, nie byłoby jednak tego festiwalu, gdyby nie wsparcie sponsorów, patronów honorowych, patronów medialnych, którzy tak naprawdę kreują cały wizerunek tej imprezy już od 4 lat. Jest mi niezmiernie miło powitać dzisiaj w Malborku pana Piotra Skibę, reprezentującego Biuro Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Witam serdecznie. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miasta Malborka, pana Arkadiusza Mroczkowskiego. Zastępcę pana przewodniczącego w Radzie Miasta Malborka, pana Tadeusza Woźnego. Witam serdecznie przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Malborka, Bartka Teskę. Oraz wszystkich państwa, którzy zdecydowaliście się być dzisiaj razem z nami. No i przede wszystkim witam naszych fantastycznych uczestników, którzy są razem z nami od wczoraj w Malborku. Szanowni Państwo, dzisiaj w godzinach przedpołudniowych odbywały się warsztaty wokalne z Michałem Rudasiem oraz z panią Joanną Zagdańską, którzy zasiedli w komisji i oceniali występy tegorocznych uczestników. Tutaj myślę również gorące brawa dla tych, którzy przeprowadzili dzisiaj fantastyczne warsztaty wokalne dla naszych uczestników. Miejmy nadzieję, że nie tylko dobra zabawa, nie tylko nagrody i dobre wspomnienia, ale również dodatkowe umiejętności wywiozą z Malborka w tym roku. Szanowni Państwo, patronat honorowy nad tegorocznym festiwalem sprawują poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa, starosta powiatu malborskiego pan Mirosław Czapla. Witamy serdecznie zastępcę pana starosty, pana Waldemara Lankowskiego. Oraz burmistrz miasta Malborka, pan Andrzej Rychowski. O to, aby było nas słychać, abyśmy byli widoczni zarówno przed imprezą, jak i po imprezie, zadbali patroni medialni. Interaktywna telewizja internetowa TV Malbork. Radio Malbork 94 FM. Oraz codzienna gazeta internetowa 82200. Na łamach tejże gazety już w poniedziałek znajdziecie Państwo fotorelacje ze wszystkich 3 dni festiwalu Eurosong, bowiem udokumentowany jest wczorajszy dzień, udokumentowany jest dzisiejszy dzień oraz ten koncert, który właśnie się rozpoczyna, a jutro wszystkich uczestników zapraszamy o godzinie 11 przed wejściem do Muzeum Zamkowego, bowiem zaplanowaliśmy dla Państwa wspólne zwiedzanie zamku, zatem mamy nadzieję, że zostaniecie w Malborku jeszcze jeden dzień dłużej, bowiem Malbork jeden dzień, a nawet 2 dni to za mało. Szanowni Państwo, tak, tutaj powinno być prawo. Szanowni Państwo, pozwolę sobie również z tego miejsca na początek naszego dzisiejszego spotkania przypomnieć sponsorów i tutaj prosiłbym Państwa o również gromkie brawa, bowiem bez tych sponsorów z pewnością nie byłoby tylu uczestników, bowiem mamy również fantastyczne nagrody, a jest ich aż 12, a to wszystko dzięki Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Malborku, Przedsiębiorstwu Nogat. Kolejny sponsor to Muzeum Zamkowe w Malborku, firma Layer, sieć sklepów Sokół, Dinopark. Przedsiębiorstwo, w którym całkiem niedawno rozpoczął się sezon, cukrownia Malbork, restauracja Piwniczka, hotel Centrum, Malbork Welcome Center, Centrum Turystyki w Malborku, firma Abachus, drukarnia Brapol, Centrum Rekreacji Olga Kwiatkowska oraz Agencja Muzyczna Boskos Music. Szanowni Państwo, współorganizatorem festiwalu jest Malborskie Centrum Kultury i Edukacji. Tutaj również gromkie brawa. No dobrze, zostawimy sobie troszeczkę energii z tym klaskaniem dla naszych wykonawców, którzy już za chwilę pojawią się na scenie. Zanim jednak poznamy wyniki i zaproszę reprezentantów patronów honorowych, serdecznie zapraszam do siebie na scenę panią Joannę Zagdańską, która przewodniczyła obradom jury,
która zaśpiewa również dzisiaj dla Państwa. O tym opowiem troszeczkę później. Pani Joanna jest razem z nami. Gorące brawa, Joanna z Gdańska. Pani Joanna, pozwolę sobie oddać głos. Wiem, że obrady były bardzo długie. Kłóciliście się mocno? Znaczy nie, chyba że tak bardzo nie. Ponieważ wokaliści nas bardzo mile zaskoczyli. Było naprawdę bardzo dużo zdolnych wokalistów i myślę, że również z Malborka. Tak, proszę Państwa, również z Malborka. I myślę, że przed nami wspaniała przyszłość. Dzisiejsze warsztaty potwierdziły nasze wyniki. No cóż, proszę Państwa, przydałoby się jeszcze więcej nagród, no bo naprawdę okazało się, że jeszcze można było więcej nagrodzić. Także serdecznie gratuluję, był bardzo wysoki poziom. Myślę, że młodzi wykonawcy jeszcze zaprezentują się Państwu dzisiaj na dzisiejszym koncercie. Szkoda, że nie wszyscy mogą, jeszcze parę osób dodatkowo na pewno by się przydało, ponieważ no, naprawdę był wysoki poziom. Także gratuluję serdecznie jeszcze raz. No i tyle może od jury. Dziękujemy, brawa, brawa oczywiście dla członków jury, którzy bardzo długo obradowali wczoraj. Oprócz pani Joanny Zagdańskiej, która przewodniczyła obradom jury, w jury zasiedli również Michał Rudaś, którego mogliście Państwo usłyszeć w dniu wczorajszym, pani Wioletta Wójtowicz, wieloletni nauczyciel języka angielskiego oraz Tadeusz Seibert, sekretarz jury, pomysłodawca festiwalu Eurosong. Myślę, że tym wszystkim członkom jury z tego miejsca właśnie na inauguracji koncertu galowego należą się gromkie brawa. Serdecznie dziękujemy pani Joanno. Pani Joanna Zagdańska z pewnością jeszcze do nas powróci, a tymczasem, szanowni Państwo, pora, abyśmy poznali laureatów tegorocznego festiwalu. Najpierw w kategorii 12-16 lat, czyli w kategorii młodszej, a następnie w kategorii nieco starszych uczestników 17-24. Serdecznie zapraszam do siebie na scenę pana Piotra Skibę oraz pana Arkadiusza Mroczkowskiego. Tutaj powinny być brawa, drodzy Państwo. Zapraszamy również pana Waldemara Lankowskiego, zastępcę starosty powiatu markowskiego. Panowie, w imieniu patronów honorowych tegorocznego festiwalu wręczać będą nagrody, a mi przepadnie zaszczyt, szanowni Państwo, poinformowania Państwa o tym, do kogo te nagrody powędrują. Witamy serdecznie naszych gości na scenie. Jeszcze raz gorące brawa, drodzy Państwo. To jest koncert galowy, więc oklaskujemy wszystkich, którzy pojawiają się na scenie. I przystępujemy do wręczania nagród. W tym roku, drodzy Państwo, w kategorii 12-16 lat, podczas 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Eurosong 2012 w Malborku, pierwsze wyróżnienie otrzymuje Aleksandra Hintz. Serdecznie zapraszamy na scenę. Jeżeli nie wszyscy z Państwa mieli okazję oglądania występów wszystkich uczestników tegorocznego festiwalu, serdecznie zapraszam do obejrzenia pełnej relacji na stronie www.tvmalbork.pl. Już od dzisiaj ten film z wczorajszych przesłuchań oraz z wczorajszego koncertu. Ola, nie uciekaj, zostań razem z nami. Chodź, chodź śmiało. Strasznie skromna dziewczyna, już uciekła. Jeszcze raz gorące brawa. Pierwsza laureatka, wyróżnienie w kategorii 12-16 lat, Aleksandra Hintz. Zapraszamy kolejną wyróżnioną wokalistkę. Malborski akcent na scenie tegorocznego Eurosongu, Beata Krakowiak. Szanowni Państwo, w tej kategorii przyznało jury również miejsce drugie oraz pierwsze. Za chwilę poznamy laureatów tych dwóch miejsc. Oczywiście gratulacje dla Beaty Krakowiak, wyróżnienie w kategorii 12-16 lat. I drodzy Państwo, dwójka laureatów, a więc miejsce drugie i pierwsze. Miejsce drugie wędruje do Mileny Rachańskiej. Milena na scenie Państwo mogli zobaczyć wczoraj dwukrotnie, zarówno podczas przesłuchań, jak i podczas występu wraz z drużyną Ryszarda Rękowskiego, bowiem Milena reprezentowała Malbork w elbląskiej drużynie Ryśka Rybkowskiego w programie telewizyjnym Bitwa na głos. Jeszcze raz gorąco brawa dla laureatki miejsca drugiego, Mileny Rachańskiej. I szanowni Państwo, laureatka miejsca pierwszego podczas 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Eurosong w Malborku w kategorii 12-16 lat, Milena Wiśniewska.
komplet laureatów już prawie na scenie. Czekamy na laureatkę miejsca pierwszego w kategorii 12-16 lat. Milena Wiśniewska jest już razem z nami. Oczywiście gratulacje. I szanowni państwo, jeszcze raz gromkie brawa, bo to jest miejsce pierwsze, więc i brawa należy się podwójnie. Zapraszamy do pamiątkowej fotografii laureatów tejże kategorii. Przypomnę, że była to kategoria uczestników w wieku od 12 do 16 lat. Szanowni państwo, a przed nami pora na... Przesuniemy. Pora na laureatów w kategorii nieco starszych uczestników, 17-24. Dziękujemy serdecznie laureatom pierwszej kategorii. Panów poproszę o pozostanie. A do nas na scenę, szanowni państwo, zaprosimy teraz nieco większą grupę uczestników, bo i liczba uczestników w tej kategorii była znacznie większa. W tej kategorii jury postanowiło przyznać 3 miejsca, w tym miejsce trzecie ex aequo dla dwojga uczestników, a także aż 3 wyróżnienia. Jest mi niezmiernie miło poinformować o tym, że wyróżnienie w kategorii 17-24 lata wędruje do Miłosza Semrała. Serdecznie zapraszam. Pierwszy laureat w kategorii 17-24 lata, wyróżnienie jury Miłosz Semrał. Oczywiście pamiątkowy dyplom oraz upominki ufundowane przez sponsorów, o których wspominałem na początku naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni państwo, kolejne wyróżnienie, tym razem, aby było porówno na scenie, mamy laureata, pora zatem na laureatkę. Kolejne wyróżnienie wędruje do Agaty Kujawy. Kolejny malborski akcent na naszej festiwalowej scenie, bowiem Agata pochodzi z Malborka. I jak widać, wyśpiewała sobie wyróżnienie w kategorii 17-24 lata. Szanowni państwo, kolejne wyróżnienie powędruje do kolejnej wokalistki, a będzie to Aleksandra Jankowska. Zapraszam Olu na scenę. Kolejny zestaw nagród dla uczestniczki, która otrzymała wyróżnienie w kategorii 17-24 lata, Aleksandra Jankowska. I szanowni państwo, na tym etapie kończą się wyróżnienia. Pora na tak zwane festiwalowe pudło w tej kategorii, a więc 3 miejsca, w tym miejsce trzecie ex aequo dla dwojga uczestników. Doskonale państwu znany, niesamowicie oklaskiwany w dniu wczorajszym, laureat miejsca trzeciego to Filip Rychcik. Nie wiem, czy Filip jest dzisiaj razem z nami. Nie ma, tak właśnie wspominał wczoraj, że niestety nie będzie mógł zostać. Może nie spodziewał się, że dostanie nagrodę. Ale jak zwykle prześlemy nagrodę Filipowi, zatem nie ma laureata miejsca trzeciego, ale możemy mu jeszcze raz zaklaskać. Z pewnością będzie oglądał relację z tego koncertu. Kolejne miejsce trzecie również, tym razem dla wokalistki Monika Mioduszewska. Jest doping, jest razem z nami również Monika, laureatka miejsca trzeciego w kategorii 17-24 lata podczas czwartego ogólnopolskiego festiwalu piosenki obcojęzycznej Eurosong 2012 w Malborku. Jeszcze raz gorące brawa dla Moniki. I szanowni państwo, jeszcze 2 osoby dołączą do tego zacnego grona na naszą festiwalową scenę. Pierwszą osobą będzie laureat miejsca drugiego, Michał Grobelny. Michał zaśpiewał wczoraj bardzo energicznie utwór Płonie Stodoła. Bałem się, że aż spłonie karban od tej energii, ale jak widać i Michał jest cały, i karban jest cały. A dodatkowo wyśpiewał sobie drugie miejsce podczas tegorocznego festiwalu w kategorii 17-24. I szanowni państwo, pora na zwyciężczynię, to mogę zdradzić, będzie to zwyciężczyni w kategorii 17-24 lata. Miejsce pierwsze wędruje do Julii Oleckiej. Julia jest razem z nami.
ponownie świecie triumfuje w kategorii 17-24 lata. Gorące brawa dla Julii. Wszystkich laureatów za chwilę będziecie Państwo mogli usłyszeć, bowiem zaśpiewają specjalnie dla Was, ale to jednak nie koniec nagród. Powiedziałem, że jeszcze dwie osoby dołączą do tego zacnego grona. Nie wspomniałem jednak, że w tym roku jury zdecydowało się również o znaki radości. Jeszcze raz gorące brawa dla wszystkich nagrodzonych w tej kategorii. Kontynuując myśl, Szanowni Państwo, w tym roku jury postanowiło po raz kolejny przyznać również Grand Prix tegorocznego festiwalu. I tutaj nie będę mówił długo, a Państwa poproszę o podwójnie mocne brawa. Laureatka Grand Prix 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Malborku, Anna Krzelak. Ukłony. Tak jest, najpierw ukłon, teraz nagroda. Szanowni Państwo, nagrodę Grand Prix w tegorocznym festiwalu ufundował poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa. Bardzo proszę pana Piotra o przekazanie nagrody i zabranie głosu. Nagroda już przekazana, proszę Państwa. Ja chciałem Państwa bardzo serdecznie pozdrowić i zarazem przeprosić od europosła Jarosława Wałęsy. On dzisiaj jest absolutnie usprawiedliwiony. Dzisiaj są urodziny jego ojca, pana prezydenta Lecha Wałęsy, tak więc myślę, że wszyscy możemy też pozdrowić jubilata w dzisiejszym z tej sali. Natomiast no, pragnę też przekazać informację. Jeszcze w październiku europoseł Jarek Wałęsa obiecał, że przyjedzie do Malborka i spotka się tutaj z młodzieżą tego pięknego miasta zamkowego, tak więc myślę, że będą mieli Państwo okazję spotkać się, zadać jakieś pytania, uścisnąć rękę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję serdecznie wszystkim wyróżnionym nagrodzonym w dniu dzisiejszym. Również dziękujemy serdecznie patronom honorowym, dziękujemy serdecznie naszym uczestnikom. Zapraszam do zajęcia miejsc i podziwiania występów artystycznych, bo wiemy, Szanowni Państwo, rozpoczynamy koncert galowy. Nagrody powędrowały już do laureatów tegorocznego festiwalu, zatem jest mi niezmiernie miło zaprosić na scenę pierwszą osobę, która wystąpi dla Państwa. Będzie to wyróżniona w kategorii 12-16 lat, niezwykle sympatyczna i utalentowana wokalistka Aleksandra Hintz. Zapraszam serdecznie. Oczywiście zapraszamy na festiwalową scenę gromkimi brawami laureatkę wyróżnienia w kategorii 12-16 lat Aleksandra Hintz. Sweet.
16 lat. Aleksandrze Hinz, jeszcze raz gorące brawa dla wokalistki, która otworzyła tegoroczny koncert galowy 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Eurosong. Pora na kolejną wyróżnioną wokalistkę w tej kategorii, tym razem Beata Krakowiak. Przyjmijcie ją równie gromkimi brawami, nasza rodowita Malborka, nie Malborżanka, Malborka, Beata Krakowiak. Jeszcze raz gorące brawa. Przed Państwem laureatka wyróżnienia w kategorii 12-16 lat. Be all.
Serdecznie dziękujemy laureatce kolejnego już drugiego wyróżnienia podczas tegorocznego festiwalu, Beacie Krakowiak, pochodzącej właśnie z Malborka, który jest gospodarzem festiwalu Eurosong od 4 lat. Szanowni Państwo, pora na dwie osoby, które zostały nagrodzone w tej kategorii. Przypomnę, że jest to młodsza kategoria uczestników, 12-16 lat i są to dwie panie o takim samym imieniu. Jako pierwsza zaprezentuje się laureatka miejsca drugiego w tejże kategorii, Milena Rochańska. Przyjmijcie ją gromkimi brawami. Serdecznie zapraszamy Milenę, laureatka
tegorocznego festiwalu Eurosong w kategorii 12-16 lat. Pamiętam występ Mileny sprzed roku, był fenomenalny, tegoroczny również. Kto z Państwa nie widział, niech posłucha, niech zobaczy. Milena Wiśniewska. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Pięknie dziękujemy za przepiękny występ i za fantastyczne brawa naszej malborskiej publiczności. Laureatka pierwszego miejsca w kategorii 12-16 lat, Milena Wiśniewska. Szanowni Państwo, nie wiem jak Państwo, ale ten przepiękny utwór w tak przepięknym wykonaniu w scenerii przepięknego malborskiego zamku i przepięknych oklaskach malborskiej publiczności po prostu najwyższa półka. Dzięki. Zakończyliśmy prezentację, drodzy Państwo, uczestników w kategorii 12-16 lat, nagrodzonych uczestników tegorocznego festiwalu. Pora zatem na nieco starszych, no i być może bardziej
doświadczonych. Szanowni Państwo, zaczniemy oczywiście od wyróżnień. Zatem jest mi niezmiernie miło zaprosić na scenę pierwszego mężczyznę podczas dzisiejszego koncertu galowego, a będzie to Miłosz Semrał ze Złotowa. Zapraszamy serdecznie Miłosza. Od razu ożywiła się żeńska część publiczności. Podwójne brawa, pierwszy mężczyzna podczas dzisiejszego koncertu galowego. Fajnie chłopie, że jesteś, nie jestem jedynym facetem na scenie. Pokłaniamy się ładnie. Witamy się z publicznością. Miłosz Semrał, wyróżniony w kategorii 17-24. Story seems
laureat wyróżnienia w kategorii 17-24 lata podczas tegorocznego festiwalu Eurosong Miłosz Sebrał ze Złotowa. Szanowni Państwo, pora na kolejny malborski akcent. Przedstawicielka rodzimej sceny wokalnej Agata Kujawa, laureatka wyróżnienia w tejże kategorii. Zobaczamy Cię, Agatko, bardzo serdecznie. Oczywiście gromkie brawa, cały fan klub widzę przybył. Wszyscy w komplecie. Przed Państwem Agata Kujawa. Na niezwykle mocnym głosie laureatka wyróżnienia w kategorii 17-24 Agata Kujawa. Podobało się Państwu? Szanowni Państwo, laureaci festiwalu Eurosong zarówno tegorocznej edycji, jak i poprzednich edycji, to nie tylko laureaci festiwalu Eurosong w Malborku, to również wokaliści, którzy zdobywają różne inne nagrody na festiwalach ogólnopolskich, międzynarodowych. Mają na swoim koncie również sukcesy w takich programach jak Szansa na Sukces, X Factor, Mam Talent czy Must Be The Music. Gościmy ich w Malborku właśnie za sprawą festiwalu Eurosong, z czego jesteśmy
dumni. Mamy nadzieję, że dobrze się czujecie w Malborku. Są uczestnicy w ogóle z nami, czy nie? Są? Fajnie jest? Fajnie jest? No i właśnie takiego potwierdzenia oczekiwałem.